Hello, hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy niedzielę. No i dzisiaj będzie dość fajny dzień, ponieważ przyjeżdża moja mamusia, moja mamcia. Także będzie fajnie, będzie to dwajeczka rewelacja. Pośmiejemy się, zjemy coś dobrego i spędzimy super czas. No właśnie, Artur pojechał do Polski jeszcze do sklepów. Takie, co są czynne w niedzielę. Żeby tam kupić kilka rzeczy. A ja robię vloga i robię pielęgnację. No, robię sobie żelazkowanie, robię sobie płateczki pod oczy, robię sobie ogólnie pielęgnację, ogarnąłem się, jeszcze włosy mi ledwo, no już włosy wyschły, no bo brałem prysznic, brałem kąpiel, ogólnie się ogarniałem. No, także mam nadzieję, że u was niedziela dobrze mija. U nas tak, dzisiaj nie jest słonecznie, dzisiaj jest tak pochmurnie, czasem przebłyśnie słoneczko, ale to tak na chwilę. No, ale generalnie rzecz biorąc jest cudownie, jest chłodno, jest tak bajecznie. Właśnie taką pogodę kocham, kiedy nie jestem nad morzem, bez kitu. Naprawdę, taką pogodę wtedy kocham. Mam nadzieję, że u was niedzielka dobrze mija. No, u nas tak, u nas bardzo dobrze mija, także dzisiaj jeszcze mamusia. No i będzie cud bajeczka, rewelacja. Właśnie na kanał urodowy też wjechał filmik z kombo. Zrobiłem dla was kombo na waszą prośbę, bo prosiliście mnie o kombo, także kombo zrobiłem. Witaminki już wziąłem, wszystko już wziąłem. Znowu chlorofilku jeszcze tylko nie wziąłem, ale ten chlorofilek sobie zaraz zrobię do picia tutaj z wami. Także znowu będziecie mieli mnie w scenerii z chlorofilem Lapłana. No on jest genialny, po prostu ja wam powiem, ja mówiłem wam to w wczorajszym vlogu, mówiłem wam to i mówię w dzisiejszym, no po prostu rewelacyjny chlorofil, najlepszy, naprawdę. Mega skuteczny, robi to, co ma robić. Ja się czuję po nim fantastycznie. Także jeżeli ktoś wczorajszego vloga nie oglądał, to Lapłan Detox, chlorofil, cudowny, smak miętowy, taki orzeźwiający, idealny na lato. Można do tego wrzucić sobie kostki lodu, można sobie zrobić z tego taki orzeźwiający napój, tylko żeby o tym pamiętać, że po rozrobieniu go z wodą należy go wypić w ciągu 10 minut, ponieważ on wtedy traci swoje cenne właściwości prozdrowotne. Tak jak wiele rzeczy pod wpływem powietrza jest dość niestabilnych, pod wpływem tlenu, tak samo w przypadku chlorofilu również tak jest. To nie jest taka rzecz, że jak na przykład zrobicie sobie jakiegoś szota witaminowego z dodatkiem chlorofilu, to że możecie się nim nasycać, pić go łyczkiem, tam w ciągu godziny go wypić. No niestety nie. Tutaj liczy się tak zwana szybka akcja, aby wykorzystać i wykorzystać z jego 100% potencjał, żeby właśnie on działał efektywnie, żeby było wszystko cudownie. Także no, ja z tego chlorofilu jestem bardzo, bardzo zadowolony. Także się cieszę. No, Arci pojechał do Polski i akurat zaraz z moją mamcią przyjedzie też. Także cud bajeczka, rewelacja. Posiedzimy, pożartujemy, pobawimy się. Może coś później jeszcze nagramy jakiegoś drugiego vloga, ale mówię, że ja jeszcze takiego jak zwykle sam od siebie pierwszego zawsze muszę wrzucić. No. Z tego co widzę na swoim urodowym kanale, to się bardzo ucieszyliście ogólnie, że kombo wjechało. Bo widzę, że wam brakuje takich komp właśnie, co z czym połączyć, aby ewentualny efekt pielęgnacyjny uzyskać. No to ja wam powiem szczerze, że tych komp będzie pod koniec lipca. No teraz już się w sumie lipiec kończy. No i na początku sierpnia będzie ich dużo. Także powód do dumy zdecydowanie jest. Ja się maseczkuję, zaraz wypiję ten chlorofil, idę dokończyć pielęgnację, odezwę się do was później. Także do zobaczenia, kochane skarby. Pa! Nie kiedyś, żebym wam pokazał moją kolekcję perfum, zapachów, to wam właśnie ją pokazuję. Tutaj mamy 33 i to wszystko jest, widzicie, tak jak wam mówiłem, o tutaj mamy jeszcze kolejne z Flow Perfum. Wszystkie zapachy, cud, bajeczka, rewelacja. Ten wam mówiłem czerwony, właśnie on jest dla odważnych, takich naprawdę, którzy są odporni na odruch wymiotny, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo słodki. Tutaj też wykańczam już tego 131, jest cudowny, naprawdę taki też bardzo intensywny, bo ja generalnie rzecz biorąc, ja kocham bardzo intensywne, takie mocne zapachy, wyzywające. I nawet w lato moje koleżanki się dziwią, że jak ty takie zapachy możesz nosić? Mogę nosić. No, wisi mi to wszystko na ścianie, także ogólnie
Kolekcja moich zapachów prezentuje się w taki oto sposób. Kto ma więcej ode mnie, niech pisze w komentarzach. Kto ma więcej zapachów ode mnie, chętnie poczytam wasze komentarze. I no, także tutaj można policzyć w sumie, ile ich mam. 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 zapachów. Także no szaleństwo, nie ukrywam, jest. Jestem już po żelazkowaniu, zmarszczek, po pielęgnacji i wygląda to wszystko w taki oto sposób. Mam na buzi oczywiście już też SPF 50, bo później na pewno też z moją mamcią będziemy gdzieś wychodzić i z Arturem, także filtry już też są na twarzy. Do reaplikacji mam tą mgiełkę z Jantara, także tutaj nie ma żadnego problemu na mocy integralnej. Generalnie rzecz biorąc, doszły mnie słuchy, że Ziaja ma jakiś filtr z dobrym składem z serii chyba dla dzieci, jak dobrze pamiętam. Ale to ja widziałem u mnie na grupie kosmetycznej na Facebooku właśnie, że jakaś dziewczyna wstawiła do analizy składu i ogólnie skład był super. Ale uwierzcie lub nie, ile za granicą ona za ten filtr zapłaciła. Za filtr Ziai. 122,50 zł. Za filtr Ziai. Ja sam byłem w szoku, sam byłem wryty w szok. Ale to za granicą. Nie wiem dokładnie gdzie, wiem, że na pewno za granicą. Ale ile ona zapłaciła, gdzie ona tyle zapłaciła, to jeszcze nie sprawdzałem, czy ona odpowiedziała, ale no filtr z dobrym składem Ziai, ale za stówę. Byłem w szoku. No, tyle wygrać. Jeszcze brakuje tego, żeby Ziaja poszła na selektywną markę i krem. Wyobraźcie sobie krem masło kakaowe Ziai za 150 zł. To by był deal życia, ja wam mówię. Masło kakaowe za 150 zł. To już by było po prostu level max hard. No, także później na pewno coś z Arturkiem nagramy. Bo on też nawet dzisiaj rano mówił, że kochani, zrobimy vloga. Ja mówię, jak najbardziej. Ja mówię, choć jak ty pojedziesz, to ja i tak też coś nagram tutaj no, od siebie. I kominek mi się tutaj pali. I chcę wam pokazać świetne olejki zapachowe Majru. Cudowne olejki eteryczne do kominków. Mandarynka przy infekcjach drzewo herbaciane. Lawenda jest super odprężająca. Ja zresztą mówiłem to wielokrotnie na swoim kanale kosmetycznym, że olejki eteryczne do tego Majru i one są dla mnie najlepsze. Także teraz się tutaj wdycham mandarynkę. I ten zapach mandarynkowy jest cud bajeczka, rewelacja, taki właśnie odprężający, orzeźwiający, taki ideolo na poziomie max level hardu na lato. Także to jestem tutaj bardzo, bardzo zadowolony. No, także tak. No, teraz właśnie widzę, że pogoda się chyba zaczyna poprawiać, więc jest jakaś szansa na słońce. Znacie moje stanowisko co do tej pogody? Ale mam nadzieję, że głęboko wierzę i w nadziei, że jednak tego słońca nie będzie. I widzicie, buzia mi się już rozjaśniła. Już nie mam jej tak opalonej. Całe szczęście. Jak miałem, bo jak tylko przyjechałem z urlopu, zacząłem używać kosmetyków rozjaśniających. Także opalenizna z twarzy zaczyna znikać i niezmiernie mnie to cieszy. Także no, super. Jeszcze w ogóle chcę wam opowiedzieć o jednej akcji totalnie, że w Rossmanie niemieckim też powychodziło dużo kolejnych nowości z Isany. Będę je sprawdzać. I ogólnie w Polsce też w Rossmanie wyszła maseczka na pośladki z Isany. Coś takiego. U mnie tego jeszcze nie ma. U mnie jest to niedostępne. Sprawdzałem w aplikacji. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, jak to brzmi. Maseczka na pośladki. Ja sobie zdaję z tego sprawę, jak to brzmi. Ale ja ją przetestuję. No co? Przetestuję ją. No, też mnie zaciekawiła. Z tego, co widziałem Insi, to było ok, ale u mnie jej jeszcze nie ma, także ja jeszcze nie mam się czym cieszyć. No, dobra, lecę robić swoje, bo z moich informacji moja mama i Artur będą za 20 minut. Także lecę dokończyć swoje i później nagramy kolejnego vloga. Buziaki, kocham was, pa!